Ryzota. W oczach blask natchnienia, w ręku gwiazdy. To myśli, z których jasność dźwigniowa. Miecz w ustach oposieczny, jest to sztylet słowa. Narodowe czytanie odbywa się w Polsce od 2012 roku. Sama idea to pomysł, czy idea właśnie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ogród Botaniczny i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przyłączył się trochę później, w 2016 roku. Wtedy zaczęliśmy pierwszą lekturą Quo Vadis i tak co roku, z małą przerwą na pandemię niestety. Ósmy raz teraz czytamy. Zapraszamy różnych gości, niektórzy są dzisiaj po raz pierwszy, niektórzy są po raz kolejny, ósmy właśnie są z nami co roku i tak naprawdę nie wyobrażamy sobie, żeby ich nie było na tym kolejnym czytaniu. Delektujmy się tą chwilą, cieszmy się nawzajem własną tutaj obecnością, naszą obecnością, bo lektura jest zacna. Poznajemy różne utwory, ale zapominamy o tych, które stanowią no, coś najważniejszego dla nas Polaków. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, nasi narodowi wieszcze. W tym roku Kordian Juliusza Słowackiego. Piękna lektura, może trudna dla niektórych, no ale zobaczymy, jak dzisiaj ją zinterpretują nasi czytający. Wybór Kordiana dzieła trudnego i początkowo bardzo kontrowersyjnego. W chwili, kiedy został opublikowany, wcale nie spotkał się z takim wielkim aplauzem. Otóż były osoby, jak na przykład Julian Ursyn-Niemcewicz, którzy stwierdzili, że to banialuki, a Józef Bohdan Zalewski określił Kordiana głupstwem. Utwory wielkie, ale niełatwe, wzbudzają zawsze kontrowersje. Ja myślę, że nie ma takiej osoby, która by nie pamiętała Kordiana, bo przecież wewnętrzne rozterki targają nami wszystkimi. I myślę, że postać Kordiana jest bliska każdemu uczniowi i każdemu Polakowi. Dlatego bardzo się cieszymy, że w Ogrodzie Botanicznym właśnie ta lektura pojawiła się dzisiaj. Do czytania człowiek musi dojrzeć, a zwłaszcza osoby, które tak jak ja robią pewne rzeczy wtedy, kiedy mogą, a nie wtedy, kiedy muszą. Więc jak musiałem, to niespecjalnie lubiłem do książek zaglądać, ale teraz się troszeczkę to zmieniło. Pewnie też za sprawą narodowego czytania. Cor cordis. Z łaciny to serce, a zatem kordian to ktoś, kto kieruje się sercem, ktoś, kto daje serce. Słowacki ustami kordiana rzuca hasło. Polska winkeliridem narodów. Musimy znać historię i znać wielkie dzieła, to wielkie dzieło. To naprawdę bardzo pięknie, że czytamy. I nawet jeśli ktoś tylko chwilę posłucha, to jednak usłyszy słowa wieszcza. Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój. Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Jedną myśl wielką znieć, niech pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem. Na twarz ją pokażę, popchnę serca biciem.